niesamowite złoże u siebie skarbić, tak? A wracając jeszcze na końcu do wniosków o dopłaty, to domyślam się, że rolnicy wstrzymują się na razie ze składaniem wniosków, czekając na jakieś decyzje. No wiemy, że część wniosków już została, dużo mniejsze gospodarstwa, które nie są objęte wszystkimi obostrzeniami, do 10 hektarów mogą składać wnioski, bo ich przepisy Zielonego Ładu nie dotykają wtedy. 50 na godzinę, ja jadę, kurwa. Składają wnioski, a reszta czeka. A Szewczyk zapierdala.